Hej, witam was bardzo serdecznie, jestem już skończonek z gry Tomb Raider. No i dzisiaj skończyliśmy przy ognisku, ale dziewczyna Sewa teleportowała nas tutaj. Oczywiście ja sobie zakończyłem. What the fuck? Dobra. Wróćmy z tymi narzędziami. Ja się do tej skrzynki, co tam wcześniej próbowaliśmy, tam wcześniej. Się dostać, spróbuję tam znaleźć jakieś normalne wejście. Mam nadzieję, że coś znajdę. Zrobimy to tak, żeby było bezpieczniej. Czemu mnie to... No. Ta wyciągarka jest genialna po prostu. To tu było ognisko, a ja go nie zauważyłem. Jakiś dziennik albo coś takiego? Nie. Szkoda. No dobra. Karabin chyba na maksa jest łuk. Podejrzewam, że też. Pistolet jeszcze i tylko shotgun. I będziemy mieli wymaksowane wszystkie bronie. Dwa poziomy i Lara rozwinięta też perfekcyjnie. Więc jest okej. W ogóle czemu muszę oglądać mapę całej wyspy? Oddal. Muszę sprawdzić, czy ja wszędzie byłem w grobowcach, wiecie. Tu widzę, że już możemy wejść. Tutaj też widzę jakąś mapkę. Dokument... grobowce 1 na 2 to teraz badamy. Grobowce 1 na 1. Jeden grobowce. Tu nie ma grobowców. Grobowce 2 na 2. Tu tylko ognisko jest. Tu jest nieznana lokacja, więc nie wiem, co tu może być. Tu jest pobrany grobowiec. Tu również nic nie ma. Grobowce 2 na 2, więc sukces. Grobowców nie ma. Nie ma. O, jakaś lokacja, w której jeszcze nie byliśmy. Na pewno jeszcze dojdziemy. Dobra. I ruszajmy. Bo za splądrowanie wszystkich grobowców również jest achievement, którego ja nie zdobyłem. To jest ten smuteczek. Idź do góry. Przecież to jest pierdolona pułapka. Idealna kryjówka dla zbiegu dzieci. Jeżeli się tam schowali, to pewnie już nie żyją. Potrzebuję pomocy! Leć, facet. Co to? Mój pies pewnie coś tam odwala znowu jakieś. Poczekajcie moment. Słyszeliśmy wybuch i myśleliśmy... Alex... Został na statku. Chyba każdy, kto z tobą przebywa, ma małe szanse przetrwania. Rhys! To trzymaj się z daleka ode mnie. Zjedzmy coś, dobrze? Te sukinsyny się gdzieś zaszyły, ale to nie znaczy, że dały nam spokój. Jeżeli mam tutaj zginąć, to nie z pustym brzuchem.
Najedzony, ocalony. Wreszcie trochę pozytywnego myślenia. Jak tylko Reyes skończy swoją robotę, w mgnieniu oka wrócimy na łono cywilizacji. A jaką wspaniałą historię opowiemy. Historię? Nie chcę więcej słyszeć imienia Himiko. Możemy wyruszyć z odpływem. Nie, nie możemy. Nie zaczynaj z tymi pierdołami! Nie tylko Lara uważa, że jesteśmy tu uwięzieni. Matias może i jest szalony, ale tego był pewien. Widziałam to w jego oczach. On uważa, że wskrzeszenie Himiko jest kluczem do ucieczki z wyspy. Boże, to brzmi jak szaleństwo. Ale cała ta wyspa taka jest. Te burze nie są normalne. Musimy to zrozumieć. Ona ma rację. Gdy sztorm uderzył w Endurance, poczułem to. Coś mrocznego, coś żywego. To przeklęte miejsce. Dokąd idziesz? Pod bazą na klifach są ruiny. To, co w nich znaleźli, kazało im wierzyć, że zapanują nad burzami. Muszę się dowiedzieć, co odkryli. Odpływamy, kiedy będziemy gotowi. Bez względu na to, czy wrócisz. Bez ciebie nie odpłynę. Jaskinia była kiedyś miejscem kultu. Jeśli mam się dostać do komnaty rytualnej w klasztorze, musimy naprawić ten kuter. Nie wiem, jak przekonać pozostałych, żeby kierować się w głąb wyspy, a nie uciec z niej, ale muszę znaleźć jakiś sposób. Najtrudniej będzie z Reyes. Chcę wrócić do swojej córki i rozpacza z powodu Rota. Tak jak my wszyscy. Nadal nie jestem pewna, dlaczego Matias w ogóle chciał zabrać sam, ale... To nieważne. Teraz jest z nami. Jest bezpieczna. Łowią tu ryby? Używają tego miejsca jako magazynu żywności. Ach. Ach.
przekracza moje najśmielsze oczekiwania. Jej mieszkańcy są, rzecz jasna, zupełnie szaleni, a ci biedni ludzie w Endurance... Taka tragedia. Szczerze mówiąc, jednak to dodaje dramatyzmu. Mamy tu nie tylko mityczną krainę Yamatai, ale także te wszystkie wraki i współczesny kult. Wyjdą z tego co najmniej dwa filmy dokumentalne, może nawet cała seria. Mój Boże, to miejsce rozpali wyobraźnię widzów na całym świecie, a ja będę w samym centrum wydarzeń. Co za ulga. Postawiłem wszystko na tę wyprawę. Teraz muszę tylko być ostrożny. W każdej chwili sytuacja może wymknąć się spod kontroli. Jeśli tylko uda mi się porozmawiać z tym Matiasem, zdołam go przekonać, że współpraca przyniesie nam obu wielkie korzyści. No bo przecież on chyba nie wierzy w te bzdury, które głosi swoim ludziom, nie? Są po prostu zagubieni i zdezorientowani. Pomogę im wszystkim wrócić do cywilizacji. Sponsorzy będą ustawiać się w kolejce po ten unikatowy materiał. To niesamowita historia! Grobowcu jest pieprzony ogień. Uspokój się. Dostaliśmy rozkaz. Nikt nie może wejść ani wyjść. Zabiją każdego, kto się tam pojawi. Słuchałeś tych z OMS? Tak. Powiedzieli, że jacyś kolesie poszli tam szukać łupów i już nie wrócili. Robią ci wodę z mózgu, bracie. Te dupki uwielbiają zmyślać. Nie wiesz, potrzebuję wsparcia!
Słyszałeś coś? Pójdę sprawdzić. Odkryliśmy grób. Nadeszli oni. Najpierw zgasły światła. A potem zaczęły się krzyki. Nasze czy ich? Ten koszmarny dźwięk nadal odbija się echem w mojej głowie. Nosili zbroję moich przodków. Pozabijali nas starożytnymi mieczami. Strzały, wrzawa, krew. Nie byliśmy w stanie ich powstrzymać. Wszędzie panował chaos. A potem cisza. Zniknęli. O Boże, czemu odeszli? Dlaczego nie wymordowali nas wszystkich? Dowódcą jest teraz kapitan Osaka. My opuszczamy bazę, ale nie wyspę. Zmierzamy w głąb lądu, do klasztoru. Nie ma innego wyjścia. Musimy iść za Omi. Wszyscy. Jeśli nie możemy kontrolować gwiazdy, musimy ją zniszczyć. Ale ja wiem.